Andrzej Wawrzyk, przygotowujesz się do gali w Bydgoszczy. Przed chwilą przesparowałeś 4 rundy z Michaelem Sprotem. Jak to wyglądało? Jak się czułeś? Powiem tak, był to mój pierwszy sparring w tych całych przygotowaniach, co zaczęliśmy. No, czyli wiadomo, że dopiero co zeszliśmy z tej siły. Wiadomo, że w pierwszym sparingu nie mogę mieć jeszcze tej swojej szybkości, dynamiki. No, jedynie po prostu w sparingu brakowało mi szybkości, dynamiki, ale to z czasem na pewno wejdzie mi i będzie no super. Bardzo się cieszę, no, że przyjechali tak dobrze, tak silni sparing partnerzy, bo trzeba no, powiedzieć, że i Szprot, co Walker, są to bardzo dobrze sparing partnerzy. W poniedziałek uderza do nas Oldir Pala, trzeci sparing partner. Będą się no, wymieniali w trzech pomiędzy nas dwóch. Co na pewno da nam bardzo dużą możliwość w dobrych przygotowaniach do gali. Sprot był najtrudniejszym, najciekawszym twoim sparing partnerem tej pory? Powiem tak, no tam z rok temu był na sparingach u mnie Pala. No muszę powiedzieć, no, że to był mój najcięższy sparing partner. Po prostu no, ten zawodnik mi tak bardzo ciężko mi tak leży, ale cieszę się, że będzie znowu, bo nie sparowaliśmy rok i chcę po prostu zobaczyć, co przez ten rok zrobiłem, no, czy postępy są duże, no, co będę już widział za tydzień. Sprot pokazał taki fajny lewy prosty, dobrze bił lewym prostym, dużo takiego cwania sparingowego. Powiem tak, w pierwszej rundzie naprawdę mnie tym lewym, no, tak dziwnie się czułem, że zawodnik na samym początku bije no, szybciej lewy niż po prostu bije ja. Naprawdę bił fajnie ten lewy, duży luz bił, ale gdzieś tam już powoli tam druga, trzecia runda już no, po prostu go powoli wyczuwałem. Mam nadzieję, że jutro, no to samo co w piątek, będziemy sparowali już po 6 rund, już się delikatnie bardziej rozwinę, zaczną serię wchodzić, no i te sparingi będą coraz lepsze. Się tak początkowo była czwórka, teraz mówisz, że wchodzicie na szóstki, do jakiego dystansu dochodzicie? Do dziesiątek, tak? Tak, no teraz dzisiaj był pierwszy sparing, była to czwórka, jutro piątek mamy 6-rundowy, no w poniedziałek na pewno będzie 8 rund, środa, piątek mi się no, wydaje, że 10-rundowy, a ostatni trzeci tydzień będziemy, wiadomo, schodzili w dół, żeby już złapać tą świeżość, no i tą szybkość, co potrzebna jest do walk. Będzie tutaj na zmianę sparować ze sparing partnerami, czy oni są przypisani, tak nie wiem, tak jak dzisiaj, Sprot do ciebie, Walker do Szpilki? To co wiem, że w tym tygodniu będę sparował ze Szprotem, a w przyszłym tygodniu mam posparować z Walkerem, mam posparować z Palą, bo już będzie, na pewno będziemy się wymieniać. Po to przyjechali do nas, żebyśmy się między sobą wymieniali, no i zdobywali bardzo duże doświadczenie, bo trzeba przyznać, no, że są to zawodnicy doświadczeni, są boksem już bardzo dużo lat. Na sparingach są cały rok, no bo jeżdżą od jednego zawodnika do drugiego, czyli ciągle są w tych sparingach, ciągle są w tych walkach, co na pewno nam w tych przygotowaniach naszych tutaj do walki w Bydgoszczy na pewno nam bardzo to pomoże. Sprot przede wszystkim pozytywnie komentował twój lewy prosty. Czułeś, że to wchodziło z czasem? Powiem, czy dzisiaj czułem lewy, no na pewno nie czułem no, tak swoich lewy, co potrafię bić. Mam nadzieję, że już jutro no, w piątek będzie jeszcze dużo bardziej lewy no, funkcjonował, bo te przygotowania no, zaczęliśmy już jakiś czas temu. Wiem na co mnie stać i wiem, że potrafię jeszcze lewy bić częściej, no, silniej. No i że na pewno w przyszłych sparingach no, będę to po prostu chciał bardziej rozwinąć.